Chociaż mundurowi apelują w tej sprawie od lat, to wciąż znajdują się osoby, które decydują się na jazdę rowerem czy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu, a to absolutnie zabronione. O tym przekonał się kolejny zatrzymany uczestnik ruchu drogowego. Głogowscy policjanci podczas nocnego patrolu zatrzymali do kontroli 20-letniego mężczyznę, który kierował hulajnogą elektryczną. W trakcie kontroli wyczuli funkcjonariusze woń alkoholu od mężczyzny. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. I za ten promil kierujący słono zapłaci, a to dlatego, że mundurowi wystawili mu mandat w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Hulajnogi elektryczne stają się bardzo popularnym środkiem transportu. To często szybki i sprawny sposób poruszania się po mieście. Zwolennicy podróży hulajnogą elektryczną muszą jednak pamiętać, że wiąże się to ze znajomością i stosowaniem przepisów ruchu drogowego. Mundurowi przypominają też, że kierujący hulajnogą nie mogą przewozić na niej drugiej osoby, zwierzęcia lub załadunku. Nie powinno się także jechać po jezdni obok innego uczestnika, a na kierownicy musi znajdować się przynajmniej jedna ręka.